To ja chciałbym przywitać Państwa niedzielnie, świątecznie i życzyć dobrego dnia, dobrego świętowania. Część tego dnia jeszcze spędzimy wspólnie, mam nadzieję, ku naszej wzajemnej przyjemności i radości. Proszę Państwa, bardzo wiele pytań skierowaliście, za co bardzo dziękuję. To są zawsze takie impulsy, inspiracje do myślenia, czy też do próby bardziej praktycznego przedstawiania tematów czy problemów. Pozwoliłem sobie po lekturze Państwa pytań na uporządkowanie tych pytań według takich tematów. I pierwszy temat, który chciałbym, żebyśmy podjęli, to jest temat mężczyzn. Jest większość kobiet tutaj, panów jest kilku i sporo jest właśnie takich problemów związanych z życiem emocjonalnym mężczyzn, więc to jest jeden rozdział naszego spotkania. Drugi rozdział dotyczy uczuć. Trzeci rozdział dotyczy kwestii seksualnych. Czwarty rozdział dotyczy relacji rodzinnych i zawodowych. Piąty rozdział dotyczy plotek i szósty rozdział dotyczy wiary. A więc widzicie Państwo, że nowa sesja gotowa. Więc zacznijmy, otwórzmy ten pierwszy rozdział dotyczący mężczyzn. I takie pytanie otwierające tę problematykę brzmi następująco. Jakie są sposoby, aby mężczyzna zaczął mówić o swoich uczuciach i problemach? Nie mam wytrychów. Poza tym solidarność z mężczyznami nie pozwala mi na ujawnienie, gdybym nawet je miał. Proszę Państwa, musimy wziąć pod uwagę kwestie wychowania, socjalizacji mężczyzn, małych chłopców. Z jednej strony, a z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę zmieniający się obraz mężczyzny. I ja dostrzegam bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o socjalizację w tej chwili mężczyzn, właśnie w kierunku także sfery uczuciowej. Umiejętności wglądu we własne uczucia, uczenia mężczyzn ludzkiej natury. I muszę powiedzieć, że się to bardzo zmienia. Ja pracuję też tutaj w centrum, w szkole formatorów, z księżmi pracuję i pracuję już chyba ze 20 lat. I kiedy przypominam sobie początki pracy warsztatowej w grupie kilkanaście lat temu, to mówienie o uczuciach stanowi o niezwykły opór. Natomiast z czasem, kiedy zmieniają się pokolenia, widać, że już te procesy wychowawcze się zmieniają. Wielu mężczyzn w sposób naturalny mówi o swoim życiu uczuciowym.
I myślę, że nie powinniśmy patrzeć jako mężczyźni na siebie, czy też z perspektywy kobiet, na obraz mężczyzny jako istoty pozbawionej uczuć. Natomiast te procesy socjalizacji, wychowywania chłopców, no, wiązały się bardziej z taką sferą zadaniową. Tak? Żebyś osiągnął, żebyś dał radę, żebyś podjął określone zadania w życiu. No. Więc taka orientacja była bardziej zawodowa, zadaniowa. Prawda? Mężczyzna ma chronić, bronić, no, pójść na wojnę, tak jak w tej chwili mamy na Ukrainie, obronić rodzinę, zarobić na rodzinę. A więc jakby miejsce mężczyzn było raczej poza domem. A? Też tutaj jakieś procesy ewolucyjne, myślę, też mogą wnieść jakieś światło, prawda? Że mężczyźni byli łowcami, zbieraczami, a więc starali się zabezpieczyć rodzinę, dom. I to też oczywiście wiąże się z takimi dużymi wymaganiami, prawda, od mężczyzn. No bo męska ambicja tutaj się uruchamia, żeby stanąć na wysokości zadania, prawda, żeby sprostać oczekiwaniom. Więc to jest też poważne wyzwanie. I w tych procesach socjalizacji dość wcześnie chłopcy byli wychowywani właśnie w takim stereotypie, żeby nie być zbyt emocjonalnym, prawda? Żeby nie być jak, żeby brat nie był jak siostra, prawda? I takie czasem uwagi typu no, nie płacz, nie masz się, musisz być silny, twardy. A też chłopcy między sobą przecież łatwo rywalizują, prawda? Czy w takich obszarach sportowych, czy zawodowych, czy w osiągnięciach różnych. A więc ten akcent był bardziej położony na sferę działania, na sferę zadania, niż na sferę przeżywania. Ale to się bardzo zmienia i ta świadomość życia emocjonalnego wzrasta i mam nadzieję, że to bardzo pozytywnie wpłynie na pewną równowagę, harmonię w życiu mężczyzny. Ta, między rozumem i uczuciami, zadaniami i byciem. A też wielu młodych mężczyzn dzisiaj, to można nawet obserwować, bardzo pięknie przeżywa na przykład swoje ojcostwo, uczestniczą w porodach, zajmują się dziećmi. Nieraz na mieście można spotkać, czy w jakichś miejscach tatę, który dzieli radość z dziećmi, jakieś przygody wspólnie przeżywają. Bardzo miłe są te obrazy. One się właśnie ten obraz mężczyzny zmienia, prawda? Zmienia się. Są oczywiście mężczyźni, którzy mają dość dużą blokadę, żeby skontaktować się ze swoimi uczuciami. Nieraz tego doświadczam w procesie terapeutycznym. I mogę powiedzieć, że jak ja sobie radzę, oczywiście czasem sobie nie radzę, muszę szczerze powiedzieć, ale jak sobie radzę, to nieraz w taki sposób, że pytam, kiedy Pan ostatnio był wzruszony? Co Pana wzruszyło, jakie przeżycia w ostatnim czasie Pan miał? Nieraz jest to odległy czas, ale się okazuje, że te emocje się uruchamiają. Kiedyś nieraz ktoś opowiada o jakimś zdarzeniu,
i pojawiają się emocje. I wtedy staram się wzmocnić tego człowieka. Powiedzmy, widzi, ma pan serce, a ja, pan przeżywa. Spróbujmy nazwać, co pan przeżywa. Docenić to, że pan przeżywa. Kiedyś rozmawiałem z takim mężczyzną, który wydawał się zupełnie taki odcięty od emocji i w pewnym momencie, jak zaczął mówić o swoim synu, płynęła mu łza z oczu. A tak był lekko zmieszany. No właśnie, ale żeśmy wzmocnili ten moment. Przeżywa pan smutek. Ciało pana pokazuje tę emocję. Nie musimy się wstydzić siebie i własnych emocji. Więc warto jakby na mężczyznę patrzeć jak na człowieka. Mężczyzna to też człowiek, też ma serce, też czuje. No może czasem z tą ekspresją może mieć pewną trudność, ale ma w sobie wrażliwość, no bo jesteśmy wszyscy ludźmi. I każdy z nas jest oczywiście indywidualną osobowością, ale te zasoby mamy, intelektualne, poznawcze i emocjonalne, duchowe też. W miarę rozwoju, pogłębiania samoświadomości rosną moje oczekiwania wobec mężczyzn, ale też widzę, że mężczyźni mniej dążą do samorozwoju. Jak się spotkać? Myślę, że wymagania w stosunku do mężczyzn bardzo są dzisiaj wysokie. Bo mężczyzna musi być zaradny, mężczyzna musi dobrze zarabiać, mężczyzna musi utrzymać rodzinę, mężczyzna musi być obecny w rodzinie, mężczyzna musi być ciepły, mężczyzna musi być silny, mężczyzna musi bronić, mężczyzna musi współczuć. Mężczyzna musi umieć ugotować, uprać, zreperować rower i inne rzeczy. Proszę zauważyć, że ta lista oczekiwań może być bardzo taka rozdęta. Przypomnę, że mężczyzna to też człowiek. Więc może mieć swoje słabości, w pewnych dziedzinach może być silny, a w innych może być słabszy. Nie musi wszystkiego umieć. No i oczywiście mężczyzna powinien się rozwijać, najlepiej gdyby jeszcze uczestniczył w różnych sesjach rozwojowych. No akurat to, że się powinien rozwijać, to myślę, że to jest ważne i może ważne, żeby sam to odkrył. Że ten rozwój własny w różnych obszarach czyni go bogatszym jako człowieka, że warto się rozwijać przez całe życie. W pewnym sensie życie jest zadaniem. Wciąż mamy możliwości rozwijania się, ale ważne, żeby to samemu odkryć. Proszę zauważyć, że czasem, kiedy my wyrażamy różne oczekiwania,
osoba słuchająca tych oczekiwań może momentami czuć się przytłoczona, prawda? Może czasem też zareagować złością. Powie, no i co jeszcze? I co jeszcze? I to oczywiście w dwie strony działa. To w odniesieniu do kobiet również może być przeciążające, prawda? Bo styl życia kobiet dzisiaj jest równie przeciążony, bo przecież praca zawodowa, bo dom, bo opieka, bo troska, bo gotowanie, bo sprzątanie, bo organizowanie świąt, prawda? Więc te wzajemne wymagania mogą rosnąć. Możemy się zmęczyć już samymi wymaganiami, oczekiwaniami. Prawda? Stąd stres, prawda? Mówimy, tak strasznie dużo mam na głowie, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze, prawda? Już jesteśmy w stanie stresu, napięcia. Już mamy głowę pełną myśli, już mamy przyspieszoną akcję serca, prawda? Jesteśmy w stresie. I to na głowie, i to na głowie, jeszcze inne. A jeśli jeszcze ktoś będzie miał preferencję perfekcjonistyczną, no to jeszcze musi być wszystko doskonałe, idealne. No to sobie można wyobrazić, w jakim napięciu się żyje. I jak to się też przełoży wzajemnie na relacje. Jak pogodzić w relacji damsko-męskiej różną naturę kobiety, dominujące uczucia i mężczyzny, dominujący rozum? Czy rzeczywiście natura kobiety i mężczyzny jest tak różna? Proszę Państwa, myślę, że warto mieć taką perspektywę integrującą, kiedy myślimy o mężczyźnie i kobiecie. Co ja rozumiem przez taką integrującą wizję? Rozumiem to, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są racjonalni. I zarówno mężczyźni, i kobiety są emocjonalni. Też tutaj taki element indywidualny może grać ważną rolę. Są kobiety o bardzo precyzyjnym umyśle. Chociażby mamy polską noblistkę Kiri Skłodowską, prawda? Umysł miała niezwykle analityczny i badawczy. I my dzisiaj w obszarach zawodowych dostrzegamy, że te różnice intelektualne no właśnie mają charakter bardziej indywidualny. No i są mężczyźni bardzo empatyczni, uczuciowi. No i oczywiście są mężczyźni, którzy głównie rozwijali w swoim życiu sferę racjonalną, intelektualną, no i mają bystre umysły. Nie zawsze emocje są tutaj dostatecznie rozwinięte. W relacji myślę, że warto doceniać to, co każda z osób w sobie ma, w swojej osobowości, jakie bogactwo w sobie ma. I niekoniecznie musi iść to takiej po tej linii płciowości. Ja na przykład jestem pełen podziwu dla sióstr służebniczek w Warszawie i pamiętam, jak one budowały dom na kole i siostra, która kierowała tę budowę, była tak precyzyjna.
I ten dom tak fantastycznie urządzała, a myśmy jako mężczyźni palotyni też budowali dom. I jak się porówna jeden, w tym samym czasie to mniej więcej trwało, jak się porówna jeden dom z drugim, to nasz męski dom ma więcej niedoróbek niż właśnie dom tych sióstr. Tak? Więc to są, powiedziałbym, no, kwestie bardzo indywidualne. Natomiast warto uwalniać się od takich stereotypów, które w naszym myśleniu są obecne, stereotypów społecznych, prawda, takich ostrych rozróżnień. Tak? Oczywiście, że biologicznie jesteśmy różni. Nawet wielkość mózgu nas dzieli, ale myślę, że więcej nas łączy ludzka natura. Z perspektywy chrześcijańskiej bardzo lubię to, co mówi święty Paweł, że w Chrystusie Jezusie już nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. Jesteśmy kimś jednym. Oczywiście to taka perspektywa głęboka, być może eschatologiczna. Ale byłbym bardziej za takim widzeniem po prostu integralnym naszego człowieczeństwa. I niekiedy w związkach też się tak ludzie dobierają. Powiedzmy, że czasem kobieta jest bardziej operatywna niż mężczyzna i im to służy. Że ten związek ma taki układ i też ma swoją mądrość i im to służy. A i teraz jakbyśmy na siłę chcieli, żebym tego pana uruchomić, żeby był bardziej operatywny niż żona, to może doszłoby do jakichś niepotrzebnych cierpień dla tego związku. Bo każdy związek ma jakąś swoją mądrość. My tu mówimy o takich pewnych obrazach, które wydaje się nam, że one są normatywne. Ale tak naprawdę każdy związek tworzy własną więź, własną relację, w zależności od osób, które się spotykają i ważne jest to, czym to służy. Jakim służy i nie mają w sobie jakiegoś z tego powodu napięcia czy konfliktu, no to nie leczmy zdrowych. Chyba, że im to nie służy, no to wtedy oczywiście pojawiają się problemy. Jak przekonać mężczyznę, że często ważne jest tylko wysłuchanie kobiety, bez dawania rad, jak dany problem rozwiązać? A widzicie państwo, no tutaj właśnie pojawia się ten element mentalności zadaniowej mężczyzn. Jak słucha swojej żony i ona mówi, że tam się źle czuje, to w jego głowie pojawia się myśl, to co zrobić, żeby się lepiej poczuła. Prawda? Albo jak jej doradzić, albo co zadziałać, żeby się to zmieniło. Prawda? To jest pewien typ mentalności. My tak naprawdę dzisiaj uczymy się słuchać, wsłuchiwać się w drugiego i czekać, czy druga osoba poprosi nas o pomoc. Jak nas nie prosi o pomoc, to raczej stajemy się być powściągliwi. Ale dawniej, kiedy taki model słuchania nie występował, no to często, zwłaszcza jeśli ktoś miał ucho apelowe, no to od razu rodziły się w jego umyśle impulsy, jak pomóc, jak uszczęśliwić, albo jak zdjąć jakiś ciężar.
pewien rzeczy oczywistej, mianowicie o tym, że czasem po prostu na początku rozmowy trzeba poprosić, zakomunikować, że chcę, żebyś tylko mnie wysłuchał. Może za pierwszym razem nie usłyszy, ale za kolejnym może tak. Możemy poprosić, usiądźmy sobie wygodnie, zrelaksuj się, poddychaj głęboko i tylko słuchaj. No i oczywiście musimy, jeśli to jest oczywiście możliwe, no to dobrze, żeby taka rozmowa nie trwała zbyt długo. Albo można na raty ją jakoś rozłożyć. Proszę Państwa, słuchanie jest pracą. Nie zapominajcie o tym. Jak się dużo słucha, a zwłaszcza rzeczy trudnych, czy też emocjonalnych, to można odczuwać napięcie tu u podstaw czaszki. Dlatego, że to jest wysiłek, to jest praca, to jest też pewien rodzaj napięcia, w którym jesteśmy, żeby wsłuchać się w drugiego. To tyle, jeśli chodzi o rozdział poświęcony mężczyznom. Przejdźmy do rozdziału poświęconego uczuciom. Były pytania, które dotyczyły lęku przed uczuciami. Jak sobie z tym radzić bez terapii? To jest może ważne, żebyśmy sobie troszeczkę ustrukturalizowali. Jakich uczuć się boimy? Czy w ogóle wszystkich uczuć się boimy, czy określonych uczuć się boimy? A jak się boimy określonych uczuć, to jakich? I teraz, co złego może się nam stać, jeśli się dane uczucie pojawi? Tak? Jeśli to na przykład jest uczucie złości, to co złego się może stać? Czy coś złego stanie się mnie w wyniku obecności tego uczucia, że ja się będę z tym uczuciem źle czuł? Czy obawiam się, że to uczucie tak mną zawładnie, że ja zareaguję agresywnie w stosunku do innych i zrobię im krzywdę? Co takiego się we mnie dzieje? Czego ja się tak boję? Czy ja boję się, że utracę kontrolę i zareaguję w jakiś dramatyczny sposób? Czy ja boję się, że utracę bezpieczeństwo, kiedy poczuję złość? No. Czyli jakby musimy spotkać się z tym uczuciem. Da? Jeżeli na przykład boję się złości, to jakby spróbuję nawiązać kontakt z tym uczuciem, jakby wejść w dialog z tym uczuciem. No. Czego ja się tak naprawdę boję? Czy jeśli ja się boję ekspresji uczuć, to czego się tak naprawdę boję? Czy boję się opinii innych? Czy boję się, że stracę wyobrażenie o sobie samym, że jestem taki zawsze łagodny i spokojny? Czy ja się obawiam, że ktoś mnie odrzuci, jak mnie zobaczy z tymi emocjami? Więc trzeba spróbować tak spokojnie, analitycznie wejść w kontakt i rozpoznać własne lęki. Czego my się tak naprawdę boimy?
Myślę, że też taką ścieżką pracy z lękiem przed uczuciami może być taka ścieżka, która związana jest z powrotem do naszego domu rodzinnego czy do naszego dzieciństwa. A więc przypomnienie sobie, jakich uczuć nie można było wyrazić, albo jakie uczucia były w moim domu niemile widziane, albo być może z powodu jakichś uczuć byłem karany, albo odrzucany. Czasem w grupie rówieśniczej, jak pokazałem jakieś uczucie, może doznałem jakiegoś odrzucenia. Więc proszę zauważyć, że tutaj nie ma pracy na skróty. Trzeba przejść ten proces, żeby w tej pracy uciszyć swój lęk. Żeby też niczego w sobie nie tłumić, ale jakby pracować z tym, co w nas jest, co się pojawia w nas. Niekiedy lęk jest tak silny, że nie możemy dopuścić w sobie uczucia. Tak się boimy uczuć, że ich w ogóle nie dopuszczamy. Nie odczuwamy określonych uczuć. Niekiedy je czujemy, ale mamy trudność z ekspresją, wyrażeniem. Bo to są jakby dwa obszary. Doświadczać, odczuwać i wyrażać. W jaki sposób bezpieczny dla siebie i innych ujawniać siebie, swoje emocje, postawy, opinie i myśli? Ja bym chciał powiedzieć chwilę na temat bezpieczeństwa. Że bezpieczeństwo możemy rozumieć wertykalnie i horyzontalnie. Bezpieczeństwo rozumiane wertykalnie, pionowo, to jest bezpieczeństwo z sobą samym. Czucie się ze sobą bezpiecznie. To czucie się z sobą bezpiecznie jest ważne, ponieważ czasem my się obawiamy siebie. Czy obawiamy się własnych ocen, czy własnego krytyka wewnętrznego. Obawiamy się czasem, że siebie nie zaakceptujemy. I wtedy nie czujemy się bezpiecznie sami ze sobą. I to jest ważne, żeby uzyskać to bezpieczeństwo sobą samym. Jakby poczuć się bezpiecznie we własnym domu, ze sobą samym, w kontakcie ze sobą samym. I to bezpieczeństwo horyzontalne, wertykalne wiąże się z tym, jak się czuję z drugą osobą. Tak jak ja się czuję z drugą osobą. Czy ta osoba mi w czymś zagraża? Ja no pewnie, jeżeli będziemy w jakimś związku z osobą przemocową, agresywną, czy jakąś osobą, która nie liczy się z uczuciami, depcze, no to w naturalny sposób będziemy odczuwać lęk. A jeśli do domu przychodzi pijany ojciec i robi awanturę, no to co czują dzieci? Lęk i złość i bezradność.
Ale dorośli też tak. Ja więc to będzie zależało od tego, jak my się z drugim czujemy. Jeżeli jestem w jakimś zespole, w którym nie czuję się bezpiecznie, to trudno mi będzie się ujawnić. Trudno mi będzie w sposób swobodny mówić, wyrażać siebie. Jakiś poziom lęku się będzie tutaj w nas pojawiał. Nie czujemy się tak do końca bezpieczni. Twórca psychodramy Moreno mówił, że człowiek, Jacobi Levi Moreno mówił, że człowiek, kiedy czuje się bezpieczny, to staje się kreatywny. Czyli musi uzyskać bezpieczeństwo, żeby te moce kreatywne, jego inteligencja, twórczość, spontaniczność się uruchomiła. Ja to często widzę na grupie, jak pracujemy w grupie, na początek grupy, gdzie się nie znają i proces, kiedy grupa się tworzy i wzrasta bezpieczeństwo i zaufanie, no to po prostu po pewnym czasie ludzie mówią głośniej, śmieją się, zaczyna pojawiać się życie, twórczość, pomysły. Więc wszystko zależy, jak my się czujemy, czy my z danymi osobami czujemy się bezpiecznie, czy nie. A im wzrasta bezpieczeństwo, tym wzrasta twórczość. Jeden z moich współbraci czasem przechodzi tam, jak mamy zajęcia, mówi, ale ta twoja grupa to żywiołowa. No bo jak między sobą zbudowali więź, no to bezpieczną się czują, dobrze, są bardzo twórcze. Ja zresztą lubię głośne grupy. No bo jest dużo życia wtedy, jest energii. Niegłośnej w sensie lękowym, tylko na swobody, że ludzie mówią swoim głosem, że się śmieją, że jest życie. To lubię, jak taki klimat się tworzy. Bezpieczny. Jest życie między ludźmi. No, oczywiście też, żebyśmy sobie nie stawiali takich wymagań, że w każdej grupie, w każdej jakiejś konstelacji ludzkiej możemy się tak czuć bezpiecznie, swobodniej. No, nie wymagajmy też tego od siebie. No, pozwólmy, żeby ten proces w nas się pojawił. A jeżeli czujemy, że to nie jest dla nas miejsce wystarczająco bezpieczne, no to wyrażajmy tyle, ile można. Szanując siebie, no i oczywiście szanując miejsce, w którym jesteśmy. Jak się uleczyć z brania odpowiedzialności za emocje innych? No, przestrzegałbym przed patologizacją. Leczymy choroby, a to chorobą nie jest. Nie starajmy się podejrzewać siebie tak szybko i patologizować. No, zdarza się czasem, że weźmiemy odpowiedzialność za emocje innych, chyba że to już jest taki sztywny styl, kaftan, w którym jesteśmy i po prostu bierzemy odpowiedzialność za emocje każdego. Kogo spotkamy, to już bierzemy odpowiedzialność. No to wtedy jest to bardziej uciążliwe. Myślę, że dobrze jest w relacjach nie zapominać o sobie.
nie tracić kontaktu ze sobą. Ja myślę, że czasem w chrześcijaństwie nadużywamy słowa wyrzeczenie się, wyrzekanie się siebie. Mam czasem takie poczucie, że to słowo jest nadużywane. W kontakcie, w relacji nie można o sobie zapomnieć. Trzeba być też w kontakcie ze sobą i z innymi. Więc warto też postawić sobie pytanie, czy chce się przeciążać. Czy chcę nadmiarowo brać odpowiedzialność za coś, za co odpowiedzialny nie jestem. To ważne jest w życiu, żeby rozróżniać to, na co mam wpływ, na to i to, na co wpływu nie mam. Jeśli jestem z osobą, która ma kiepskie samopoczucie, to nie mam wpływu na to. A może źle spała, może coś się śniło niedobrego, może kawy nie wypiła jeszcze, albo w ogóle ma kiepski dzień. Wstała lewą nogą, okej. Nie mam wpływu na to. No tak? Jeśli idę do kiosku po gazetę i pani jest strasznie napięta i nieprzyjemna, to czy ja z tego powodu mam mieć kiepski dzień? Mogę po prostu dostrzec, aha, no pani dzisiaj, no może nie będziemy zbyt rozmowni z rana, kupując gazetę. A dzisiaj to rzadko kto już gazetę kupuje, no ale ja jeszcze mówię starym językiem. Można to zrozumieć, no. Ma gorsze samopoczucie, źle się czuje, albo coś się wydarzyło, no. Czy ja muszę brać odpowiedzialność za jej uczucie? I powiedziała, proszę Panią, ma słońce świeci, a niech się Pani uśmiechnie. No to, prawda? Wiecie Państwo, jak muchę wtedy. Niech Pan uprzejmie. No niech uprzejmie zakończy swoje pocieszanie. Nie? No więc musimy siebie rozumieć wzajemnie. Zatem, kiedy wzrasta w nas świadomość siebie, to szacunek do siebie, troska o siebie, poczucie własnej autonomii, tym myślę, że łatwiej nam jest uwalniać się od takiego może przyzwyczajenia czy nawyku brania odpowiedzialności za uczucia innych, za tym, jak się inni czują. Czy istnieją sytuacje, w których dla dobra osoby konieczne jest zdecydowane, trwałe przecięcie relacji? Myślę, że tak. Podam taki skrajny przykład. Jeśli ktoś na przykład stara się wyzwolić z alkoholizmu i ma przyjaciół, którzy mówią, stary, co tam jeden kieliszek, nic tam ci nie zaszkodzi, już nie bądź takim purytanem, to taka przyjaźń powinna być zerwana, ponieważ ona szkodzi. Ponieważ ona wspiera mechanizmy chorobowe. Proszę zauważyć, że sieć wsparcia jest bardzo ważna, istotna. Jeżeli w relacjach nie mamy wsparcia, a przeciwnie, ktoś na przykład wspiera takie strony negatywne naszych zachowań czy naszych nawyków, no to taka relacja nie służy. No. Przypomnę, że w przyjaźni pragniemy dobra drugiego dla niego samego.
pragniemy rozwoju, pragniemy wspierać życie, to, co prowadzi do wzrostu. Są takie relacje, które nie służą. Także relacje, w które wchodzimy w sposób uwikłany. Czy relacje jakieś trudne, które się pojawiają i wywołują cały szereg negatywnych skutków w naszym życiu osobistym czy w życiu rodzinnym. Czasem trzeba mieć odwagę zakończyć relację, która nie służy. Czy też mówiliśmy tutaj o wampirach emocjonalnych. Jeżeli jest taka relacja, w której tracimy energię, jest ona jednostronna, jesteśmy wykorzystywani, to w imię godności własnej taką relację się kończy. Z szacunku do siebie. W jaki sposób swobodnie komunikować złość? Chyba najlepiej po prostu poinformować osoby, z którymi żyjemy na co dzień, że dzisiaj poziom mojej złości jest wysoki, albo nawet dochodzi do wściekłości. I uwaga, zły pies, prawda? Gryzę, dzisiaj gryzę. Jak powiadomimy osoby, z którymi żyjemy na co dzień, że dzisiaj gryziemy, to komunikat jest wystarczający, prawda? Ludzie na ogół mają mechanizmy obronne i się chronią wtedy. Ale chciałbym Państwu przypomnieć to, co już w konferencji mówiłem, że warto jednak pytać własnej złości o nasze potrzeby, jakie nasze potrzeby nie zostały zaspokojone i czujemy frustrację, czujemy złość. Żeby tę złość jakby twórczo wykorzystać. Może się okazać, że nasze niektóre potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić. Albo powiedzieć, czego potrzebujemy. Jeśli mamy taką potrzebę, nie wiem, spokoju czy ciszy przez jakieś pół godziny czy godzinę, to możemy sobie to zafundować i powiadomić swoich bliskich. Słuchajcie, mam taką potrzebę, żeby przez godzinę być samemu. Bo mam taką karuzelę w głowie, że potrzebuję przez godzinę wyciszyć swój umysł i uspokoić serce. Także warto złość wykorzystywać właśnie w tym kierunku, takim konstruktywnym. Prawda? O czym ta złość chce mnie poinformować. Bo każde uczucie ma sens. Każde uczucie jest jakimś informatorem o naszym życiu wewnętrznym, naszym przeżywaniu. Autentyczność nie powinna blokować naszej empatii. Tak, to jest prawda. Jakby proszę zauważyć, to są dwa wymiary naszego życia emocjonalnego. Z jednej strony autentyczność, czyli zgodność ze sobą, prawdziwość.
szczerość, to, co myślimy, mówimy, prawda? To, co czujemy, wyrażamy. Czujemy zgodność ze sobą i czujemy się spójni w naszej postawie, w naszym zachowaniu. Ale to nie wygasza empatii, czyli liczenia się z drugim, odczuwania tego, co w drugim się dzieje. Ja bardzo lubię takie określenie jak autonomia uczestnicząca. Czyli z jednej strony dbam o to, żeby być sobą, być autentycznym, a z drugiej strony bardzo dbam o swoje relacje, o uczestnictwo w życiu innych i też pozwalam, by inni uczestniczyli w moim życiu. I w ten sposób jestem sobą i nie jestem sam. Zaspokajam swoją potrzebę bycia autentycznym i zaspokajam swoje potrzeby relacyjne, społeczne. I oczywiście tutaj czasem do pewnego napięcia może dochodzić w nas samych, prawda? Ale jeżeli szanujemy siebie i szanujemy innych, no to chcemy też, żeby ta relacja była między nami żywa, a zatem cały sposób mojego komunikowania musi wziąć pod uwagę tę drugą osobę. Tak? Żeby to, co mówię, było dla niej do przyjęcia, żebyśmy wzmacniali to my, poczucie relacji, bycia razem. Żebyśmy mogli się porozumieć ze sobą. Empatia jest takim ważnym zasobem w nas. I to zarówno empatia na poziomie poznawczym, kiedy my patrzymy i rozpoznajemy uczucia innych, jak również empatia na takim poziomie afektywnym, że jak z kimś jesteśmy, to uczucia się udzielają i zaczynamy to odczuwać. Albo ktoś opowiada nam jakąś historię i zaczynamy odczuwać. Taka empatia emocjonalna. I empatyczny sposób słuchania, bycia może także aktywizować w nas określone zachowania, na przykład pomocowe, czy taki wymiar behawioralny empatii, że my staramy się coś zrobić też, jeśli jest taka konieczność. I w tym być autentyczni. Myślę, że jak mamy dobry kontakt uczuciowy ze sobą, to empatia w nas wzrasta. Zwłaszcza w tym poziomie afektywnym. Są takie ciekawe badania osób psychopatycznych i okazuje się, że wielu psychopatów ma dobrze rozwiniętą empatię poznawczą. Ale mają zablokowaną empatię afektywną, nie czują, ale dobrze poznają. To też ułatwia wybór ofiary. Jeśli psychopata dobrze rozpoznaje, to wie, kogo wybrać na ofiarę. Szkoda, że nie czuję. Ale poznawczo czasem rozpoznaję. Także rozwijajmy świadomość siebie, własną wrażliwość i
to zapewne wzmocni także rozwój empatii. Był taki czas, kiedy może w taki trochę niewłaściwy sposób rozumiana była asertywność. Wiecie Państwo, że jakieś prądy czy nurty pojawiają się w psychologii czy w praktyce psychologicznej, to czasem są one takie trochę skrajne. I był taki czas, że niektórzy rozumieli empatię na tej zasadzie, że ja jestem ważny i nic mnie więcej nie obchodzi. Ważne jest to, co ja czuję i jak to jest we mnie, a ty masz swój problem, to nie mój problem, prawda? Takie dość podejście zero-jedynkowe. No ale to się zmienia też. Jak radzić sobie z osobami, które przejawiają cechy tak zwanego emocjonalnego wampira, zwłaszcza gdy jesteśmy na nie skazani? No cóż, trzeba się bronić, chronić. Tak najprościej mówiąc, ale myślę, że ważne jest z osobami, które próbują nas nadużyć, stawiać jasne granice, konstruować jasne umowy. Nie pozwalać na określone na przykład zachowania. Chodzi o to, żeby nie dać się być wykorzystywanym. Znów ten szacunek do siebie, poczucie godności, wartości własnej nie pozwala nam, żebyśmy byli wykorzystywani jednostronnie przez kogoś. Jak ktoś chce w spotkaniu mówić, całe spotkanie zagospodarować, to trzeba powiedzieć nie, musimy się podzielić, mamy godzinę czasu, pół godziny ty mówisz, pół godziny ja. Jeśli jest kwestia jakiejś wymiany użytecznościowej, to tę rzecz załatwiam ja, a tę rzecz pozostawiam tobie. I trzeba się trzymać pewnych zasad. Taki sposób, żeby nie być wykorzystywany. Ja proszę pamiętać, że bycie dobrym to nie znaczy pozwolić sobie na bycie wykorzystywanym, na bycie traktowanym jak służący czy służąca. A jeśli nie jesteśmy w stanie z taką osobą dojść do porozumienia, jeżeli reguły nie są przestrzegane, zasady, które przyjęliśmy, no to czasem trzeba się po prostu pożegnać. Niektóre relacje w naszym życiu są czasowe. Przejdźmy do następnego rozdziału. To jest rozdział dotyczący seksualności. Jak nawiązać relacje w dobie cyfrowej? Czy aplikacje randkowe to samo zło? Na pewno to nie jest samo zło i są osoby, które dzięki aplikacjom znajdują swoje osoby, z którymi się wiążą.
Oczywiście pewnie, proszę mi wybaczyć, nie mam doświadczenia w tej kwestii i tak nie śledzę tych portali, ale tyle co od pacjentów czasem sobie wiedzę zdobywam, no to niektórzy po prostu mają dość dużą trudność, żeby nawiązać kontakt i znaleźć życiowego partnera. I to często dotyczy takich osób już w średnim wieku. Są takie osoby, które przez wiele lat studiowały, starały się osiągać różne profesje, weszli w pracę, w biznes, no i są po 30 i, no i dociera do nich, że może by trzeba było jakiś związek założyć. No i jest wiele takich trudności w tym, żeby znaleźć partnera życiowego, więc korzystają z tych różnych aplikacji. Też wiem, że jakieś katolickie są tak, może Państwo się tam lepiej orientujecie, ale wiem, że są jakieś katolickie też aplikacje, gdzie katolik z katolikiem się spotykają, szukają, też jakieś imprezy urządzają, żeby się ludzie mogli poznać, żeby mogli nawiązać ze sobą kontakt. No, okazuje się, że dla wielu osób znalezienie partnera życiowego nie jest wcale takie proste, nie jest takie łatwe. No, a ponieważ wielu ludzi dzisiaj żyje w tej przestrzeni wirtualnej, no to z tego próbuje korzystać. Więc na pewno nie należałoby o tym myśleć w takich kategoriach dobra czy zła. Ja też, jak mówiłem na początku Państwu o tym, że świat się zmienia i o tej triadzie konsumpcjonizmu, technologii cyfrowych czy zmian obyczajowych, żebyśmy na to popatrzyli nie z takiej perspektywy oceniającej, no, bardziej opisujemy zjawiska. No bo jeśli chodzi o ten wymiar technologii, nowych technologii, no to one mogą służyć czemuś dobremu i czemuś złemu. Więc nie ma takiej jednoznacznej oceny. Tak jakbyśmy próbowali ocenić media społecznościowe czy internet. Prawda? Jest wiele rzeczy pozytywnych i dobrych i rzeczy szkodliwych. No. Ale myślę, że dla wielu osób takich właśnie już dobrze ustawionych w życiu po 30 dzisiaj problem wyjścia za mąż czy za mąż pójścia, chyba to samo, ożenienia się, tak? Ożenienia. No i jest poważnym problemem. Między dwojgiem ludźmi jest bardzo dobra relacja, poza tym, że u jednej z osób jest brak pociągu fizycznego. Czy może się to zmienić po ślubie? Czy jest to przeszkoda do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego? Nie wiemy oczywiście, czy z jakąś dysfunkcją się mierzy ta osoba, która nie odczuwa pociągu fizycznego. Rozumiem, że chyba chodzi tu o pociąg seksualny, jeśli to pytanie dobrze rozumiem. No więc jeżeli są jakieś dysfunkcje, no to ta osoba musi wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje zdrowie seksualne i powinna szukać pomocy. A jeżeli to jest jakiś problem dysfunkcji seksualnych, czyli braku pociągu seksualnego. A no, jeżeli myślimy o małżeństwie, to ten element
namiętności, o którym mówił Sternberg, no jest ważny, prawda, w miłości. Często mówi się, że małżeństwo to stół i łóżko. Prawda? Celebracja życia rodzinnego, domowego, ale także celebracja życia seksualnego. Więc trudno mi jest tak na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie, ale niemniej myślę, że warto po prostu wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie seksualne. I chyba sam ślub tego nie zmieni. No w każdym razie wymagałoby to jakiejś bliższej diagnostyki osoby, która tego pociągu fizycznego nie przestrzega, nie doświadcza. Też pytanie dotyczące uzależnień od pornografii. Chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawe słyszałem przeprowadzone badanie z tak zwanymi osobami hiperseksualnymi, bo tak to się czasem określa, te osoby, które tkwią w pornografii jako hiperseksualne. I co się okazało, że niektóre osoby, które w bardzo wczesnym okresie życia, a dzisiaj młodzież ma przecież możliwość kontaktu w sposób nieograniczony na ogół też z tymi stronami, że jeśli to w takim wczesnym okresie następuje, to według tych badań nie następuje jakby takie zablokowanie, taka atrofia fantazji seksualnych. I się okazuje, że osoby, które są uzależnione od pornografii, żeby przeżywać własną seksualność, to muszą uzyskiwać obraz z zewnątrz. Czyli włącza, klika, a wchodzi na stronę pornograficzną po to, żeby poczuć własną seksualność. Ponieważ doszło do takiego sprzężenia tego obrazu pornograficznego, który jakby otwiera możliwość kontaktu z własną seksualnością. Bo w naturalny sposób przecież seksualność przejawia się i w naszych fantazjach. Co zupełnie naturalne. Myśli się pojawiają, fantazje się pojawiają, odczucia się pojawiają w sposób naturalny, rozwojowo. I jak w takim wczesnym okresie to zostanie zablokowane przez wejście w pornografię, no to potem jakby pornografia staje się kluczem otwierającym do przeżyć seksualnych. To są bardzo ciekawe badania empiryczne potwierdzone. Bo to się oczywiście potem wiąże, zwłaszcza dla seksuologów, jak pracować z takimi osobami, tak? Jak wrócić do takiego naturalnego sposobu budzenia się seksualności. Oczywiście, kiedy ktoś jest tak bardzo zanurzony w pornografii, to oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że to może bardzo negatywnie wpływać na zwłaszcza życie seksualne w relacji małżeńskiej. Niekiedy jakaś próba wymuszania zachowań seksualnych, takich, które się oglądało, prawda? Jakaś chęć eksperymentowania, wprowadzania we własne życie. No, ale proszę pamiętać, że w życiu seksualnym nie jesteśmy bezradni.
i nie powinniśmy się godzić na coś, na co nie mamy zgody. W życiu seksualnym jest także ważne słowo tak i nie. Na coś się zgadzam, na coś się nie zgadzam. No jeśli coś nie jest w zgodzie ze mną, z tym, jak ja to czuję, jak ja to wartościuję, to w życiu seksualnym też musimy uszanować siebie wzajemnie. Na coś się zgadzamy, na coś nie. Nie jest tak, że w tym obszarze jesteśmy bezradni i nie mamy wpływu, czy jesteśmy bezdecyzyjni. Nie? W tym obszarze też mamy możliwość decyzji.